Przechodzimy do kolejnego punktu i jest to punkt nowelizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, Zatopolowa 22, projekt prezydenta miasta Krakowa. Prezentuję pan dyrektor, bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt prezydenta miasta Krakowa, uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie nowelizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, Zatopolowa 22. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku zamierza się zlikwidować Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, Zatopolowa 22. Likwidacja, której ma w obrocie powyższym, niniejszą uchwałę zostanie wydana na podstawie ocenia uchwały Rady Miasta Krakowa. Dziękuję za wprowadzenie. Czy są stanowiska klubów? Nie widzę, zatem otwieram dyskusję. Bardzo proszę, była pierwsza pani radna Basara, pan radny Miasta. Panie Prezydent, Szanowni Radni i Goście. Szkoła Podstawowa nr 3 na ulicy Topolowej mieści się w zabytkowym budynku. Aktualnie uczęszcza do tej szkoły 121 dzieci, 32 dzieci ma orzeczenie o potrzebie uczenia specjalnego, 16 o trudnościach adaptacyjnych i edukacyjnych. Ta szkoła jest szkołą kameralną. Dzieci czują się tam bezpiecznie. Dodatkowo chciałbym powiedzieć, że ten teren, na którym ta szkoła się znajduje, to teren specjalny. Teren, który mieści się na tyłach dworca. Teren, który kiedyś w latach 90. uważało się, że powinien podlegać rewitalizacji, aktywizacji społeczeństwa. Nic się takiego nie stało. Mało tego, staramy się tę szkołę zlikwidować. Czyli jeszcze tych ludzi, którzy są zagubieni czasami życiowo, pozbawić czegoś takiego jak szkoła. Ja jestem trochę zdziwiona uzasadnieniem, jakie jest dla tej uchwały. Po pierwsze, szkoła jest oddziałami integracyjnymi, klasami integracyjnymi. Jeden oddział taki nie jest, są tylko dzieci bez nieformalną klasę. Jeżeli nie można powiedzieć, że Wydział Edukacji ani Państwo przez 6 lat nie wiedzieliście, że tak ta szkoła funkcjonuje, że tam są tworzone oddziały integracyjne i że ta szkoła de facto jest szkołą integracyjną. W związku z tym, że jest to szkoła, która ma oddziały integracyjne, napisanie czegoś takiego, że osiąga wynik z egzaminu kompetencyjnego po 6 klasie tylko na poziomie 25 punktów przy średniej dla miasta 26 punktów, no jest trochę niewłaściwą oceną, szczególnie, że aż 40% jest dzieci z dysfunkcjami intelektualnymi. W związku z tym można powiedzieć, że ta szkoła osiągnęła wręcz bardzo dobre wyniki. Jeżeli chodzi o obciążenie pomieszczeń, w szkołach likwidowanych, tutaj o których my mówimy, to obciążenie pomieszczeń jest na poziomie od 1,5 do 3,7. Ta szkoła ma obciążenie 4,69 pomieszczeń na godzinę lekcyjną. Szkoła mieści się w budynku zabytkowym. Ja sobie z kolei wypisałam z diagnozy, którą Państwo macie z listopada 2012 roku, jakie są wysokości dopłat do subwencji do każdego ucznia w poszczególnych szkołach zabytkowych. W tej szkole dopłata jest na poziomie 43%, natomiast nie są likwidowane szkoły. 51,5% szkoła na urzędniczej, 62,14% na szkoła zabytkowa na Księcia Józefa. 51,3% szkoła podstawowa na Miodowej i 61% szkoła na Gminie. Więc ja się pytam, dlaczego akurat ta szkoła została wybrana do
likwidacji, a nie o tamtych szkołach się w ogóle nic nie mówi. Szkoła ma być zlikwidowana, natomiast dzieciom proponuje się dojazd do szkoły 38. O ile Państwo tutaj mówiliście, że w większości gimnazjów, jeżeli zostaną zlikwidowane, to dzieci mają się dostawać przez ruchliwe ulice, to proszę sobie wyobrazić, że dzieci z Topolowej mają iść na pracę z Konulą. To jest dopiero ruchliwy rejon, przejść przez Rondo Mowickie i dojść tam tymi ulicami. To jest po prostu niewyobrażalne, jak te dzieci mają grać. Nawet jeżeli chodzi o drugą szkołę, która jest w tamtym rejonie, szkoły 75 mieści się na Grochowski, to chyba by było lepsze rozwiązanie komunikacyjne. W każdym bądź razie, dzieci są z szkoły z oddziałami integracyjnymi, a pomiędzy szkołą obecną siedzibą na Topolowej, a szkołą na Francesco Muro nie ma żadnego bezpośredniego dojazdu. Dziękuję Pani Radnej. A 5 minut minęło Pani Radna. Przepraszam, ale proszę kończyć. Chciałam powiedzieć w ten sposób, że w Śródmieściu są szkoły zabytkowe. Szkoły podstawowe zabytkowe. Tych szkół pozostało niewiele. Fakt jest faktem, że w Śródmieściu się wyludnia. Ale czy w związku z tym będziemy likwidować wszystkie szkoły podstawowe, bo po prostu nie mają uczniów? I dlatego też proszę jeszcze Panią Prezydent o rozważenie możliwości, porozmawiając z Panem Prezydentem, po prostu wycofanie tego druku oraz potraktowanie tej sprawy likwidacji szkoły w Śródmieściu kompleksowo wobec całej sieci szkół, jaka jest właśnie na terenie. Dziękuję Panu Radnej. Zwłaszcza się Pan Branko, bardzo proszę, żeby jest Pan Radny. Ja w pełni podzielam ten pogląd, ja już nie będę się powtarzał, bo podobny jest mój sposób rozumowania i dziękuję za ten szczegółowy wywód uzasadniający, aby szkoła po prostu istniała nadal. I powiem tak, że tak jak tutaj podnosimy często ten problem, że centrum miasta Krakowa nie może się wyludniać, bo na zachodzie to wyludniono, a teraz robią wszystko na siłę, żeby potem mieszkańcy tak samo centra miasta nie powinny się, nie powinny być likwidacja szkół, bo to jest jakby kolejne wyludnianie po prostu centrum miasta. W związku z tym jestem generalnie przeciw zamiarom likwidacji. Ale powiem jeszcze jedną rzecz, co mnie zaskoczyło, ponieważ Pani Prezydent dzisiaj powiedziała, że Prezydent miasta odnośnie szkoły podstawowej nr 3 dokonał pewnej analizy i wprowadzi autopoprawkę i zamieni słowo zamiar likwidacji na wyposażenie, na wygaszenie, przepraszam. Powiem taki swój komentarz, że moim zdaniem różnica między likwidacją a wygaszeniem, żadnej różnicy nie ma po prostu. Wygaszenie to ten sam początek śmierci, co do likwidacji, tylko odłożony w czasie. Dziękuję. Tutaj padło bardzo wiele słów i pewnie jeszcze padnie, więc żeby się nie powtarzać, to tylko chcę powiedzieć, że ten budynek tej szkoły Fundacja Lubomirski przekazała miastu Kraków na cele edukacyjne. Teraz jeżeli w ogóle jest jakikolwiek pomysł, żeby ten budynek nie służył edukacji, to myślę, że należy zapytać się donatora, co o tym myśli. Dwa budynki, które były przekazane kiedyś przez Lubomirski na cele edukacyjne, dzieli w tej chwili podwórko. Pani Prezydent użyła powiedzenia, że to jest wybieg, co tak szczerze mówiąc bardzo mnie dotknęło. To nie wybieg, to podwórko. Dobrze byłoby, żeby to podwórko zostało doinwestowane, może byłoby ciekawiej. Ta szkoła cieszy się ogromną renomą, ale ta szkoła, tak jak mi tu wcześniej Pani Magda Basara mówiła, już jest w kwestii zainteresowań ludzi. Są telefony, pytania, czy ta szkoła zostanie opuszczona. Są najprawdopodobniej chętni, żeby tym budynkiem się zająć. To jeszcze raz mówię, że dobrze byłoby w ogóle pomyśleć o tym, czy pamiętać o tym, że jest to budynek
Fundacji Lubomirskiej przekazane miasta Krakowowi. Dziękuję pani radnej. Poproszę pani radna pana Krzewska. Zapraszam. Szanowny panie przewodniczący, pani prezydent, wysoka rada. Na początek zdumienie, że w tytule uchwały w druku 1100 jest zamiar likwidacji szkoły podstawowej nr 3 w Krakowie, ulica Topolowa 22, a w pełnej nazwie jest z oddziałami integracyjnymi. Jak mi chcecie kazać, to po wystąpieniu będzie krótce. Proszę Państwa, to jest do wprowadzania w błąd. Radni mogą te rzeczy sprawdzać, mają swoich przedstawicieli na danym terenie, ale jeśli wnioskodawca stosuje chwyt nieładny, to od razu na dzień dobry mówi o sobie wie. Na drugiej stronie w uzasadnieniu co prawda to się znajduje, ale wszyscy wiemy, że uzasadnienie nie jest częścią prawną uchwały. Natomiast informacje, które tu są zawarte, proszę Państwa, ja je czytam z zażenowaniem. Wierzcie mi, jako stary belfer burzę się i mam ochotę użyć brzydkiego słowa. Proszę Państwa, szkoła z oddziałami integracyjnymi, która w tym miejscu Krakowa jest nie do spozery, bo to jest centralny punkt dla wielu rodzin, które z innych części Krakowa mogą te dzieci tam dowieść. Kto kiedykolwiek w życiu miał do czynienia z dziećmi, które wymagają szczególnej opieki, to tak samo jak ja będzie zażenowany pomysłem likwidacji takiej szkoły, a nawet wygaszaniem takiej szkoły. A już umieszczenie w porównaniu, czyli korzystając z tej niesławnej diagnozy, o której ja się tu już wypowiadałam i na Komisji Edukacji, wcześniej na spotkaniu, ja jej nie uznaję. Bo jak można dzieci z dysfunkcjami wykazywać jako osiągające określony stopień egzaminu zewnętrznego? To jest nieetyczne. Bo zarówno nauczyciele, którzy pracują z tymi dziećmi, jak i rodzice, którzy poświęcają tym dzieciom dużo więcej uwagi niż dzieciom z innym bez dysfunkcji. I teraz się im mówi, my was nie chcemy. Gmina Kraków chce na was oszczędzić, kochani. W 2014 roku 774 zł. Tysiące. W tym koszty osobowe 453 tysiące, a koszty rzeczowe 291 tysięcy. Proszę Państwa, o czym my mówimy? O dzieciach, które mają określoną percepcję, także wady rozwojowe bardzo często, także wymagają szczególnej wiedzy, szczególnych studiów, szczególnej praktyki od nauczyciela i nauczyciela wspomagającego i właściwie permanentnego kontaktu szkoły z rodzicami. I my mówimy, że ją chcemy zlikwidować lub wygasić. Uwierzcie mi Państwo, jestem zażenowana. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wypowiedzi. A później pani poseł. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Goście. Ja chciałem kilka punktów poruszyć, bo oczywiście charakter tej szkoły jest specyficzny, ale chcę jeszcze poruszyć drugi aspekt sprawy. Jest to pierwszy projekt dotyczący szkoły podstawowej, czyli najmłodszy. I proszę naprawdę wziąć pod uwagę też te kolejne punkty, które dotyczą szkół podstawowych, że w pewien sposób nie możemy eksperymentować na dzieciach. Te dzieci będą inaczej odbierać przeniesienie niż gimnazjaliści, niż licealiści. To są dzieci od 1 do 6, z klasy od 1 do 6. Ja chcę zwrócić uwagę na ten aspekt sprawy,
że nie możemy sobie tak to przenieść i mamy to będą przeżywać w jakiś sposób te no, być może rozstania z przyjaciółmi, którzy mają w klasie. To jest inna natura niż dorosłe dzieci. To jest pierwsza sprawa i naprawdę trzeba bardzo poważnie do takiego tematu podejść jak szkoła podstawowa i jej likwidacja. Druga sprawa, też bardzo specyficzna. Ja przeczytałem sobie maile, jeden z nich zwraca uwagę, że jedno z dzieci dojeżdża z osiedla Mierzowskiego, czyli z Nowej Huty. Czy świadczy o tym, że ta szkoła w jakiś sposób spełnia swoje zadania. To właściwie samo się broni, jeżeli chodzi o te jej możliwości, o jej realizację zadań, które przedniosły. Następna sprawa była poruszana. Wydaje mi się, że nie wiem, nawet ja niestety dalej mam obawę, że tu chodzi o ten budynek. Czy to jest główny element gry? Zamiar likwidacji, czyli upurzenie budynku, nie wiem, panie, sprzedaż, nie wiem, przekazanie. Przepraszam, mam teraz jasno. W uzasadnieniu jest oczywiście przeznaczenie budynku w pierwszej kolejności na inne cele oświatowe. W pierwszej kolejności. A potem to wiadomo. Po raz kolejny chcę zadać pytanie. Nie zadawałem się czy w poprzednich punktach nie dostawałem odpowiedzi. Czy w zamiarach likwidacji szkół były brane pod uwagę pojawienie się nowych kompleksów zabudowy mieszkaniowej. Tu też mamy ten przykład. Niedawno Browa, ulica Rakowicka, czy też ostatnio może pani prezydent nie wie, szkielet ortoży przewidywany do zabudowy mieszkaniowej też jest w pobliżu. W związku z tym mam pytanie, czy to było brane pod uwagę, czy tylko nic demograficzny? Bo nic demograficzny to można łatwo powiedzieć, że wszystko trzeba zlikwidować, bo jest nic demograficzny. Natomiast są rejony Krakowa, gdzie się po prostu dogęszcza i prawdopodobnie być może to będzie ten obszar, gdzie po prostu nastąpiło wymieszczenie mieszkańcami i tym samym dzieci. I ostatnia sprawa, nie chcę się tutaj rozwodzić, bo to jest dość długi dokument przesłany przez jedną z osób, która jest związana ze szkołami. Jest temat diagnozy tych wszystkich analiz, które były dokonane. No ja jestem pod wrażeniem tego dokumentu, ponieważ jest to dociekliwa analiza sytuacji. Tej sytuacji, nie tylko tej szkoły, ale sytuacji właśnie analizy, jak szkoły zostały potraktowane. I najbardziej mnie uderza w tym wszystkim, ja nie chcę mówić tu o tym, czy ktoś merytorycznie do tego podeszł, czy nie, bo ten dokument, mi się wydaje, jest bardzo sensowny. Polecam przeczytać, to jest list otwarty do prezydenta. I mam tylko jeden temat. Podchodzimy do poważnego tematu, jakim jest reorganizacja szkolnictwa, w tym dzisiaj projekty likwidacji szkół. I pani prezydent cały czas się zasłania. Ja nie jestem winna, to podali dyrektorzy. I co? Jeżeli oni błędnie to podali, to kto za to odpowiada? Przecież pan prezydent składa ten... Przepraszam, to pan prezydent przedkłada dług. To, że dyrektor się myli, to nie, to co, my tylko radni mamy jeździć i korygować to wszystko i sprawdzać w tej chwili, gasić ten pożar. Pani prezydent odpowiada za to, co nam przedkłada. To, że zmieni się dyrektor, to nie jest nasz temat. I w związku z tym pani prezydent liczy na to, że pani prezydent dokona korekty analizy tych wszystkich podniesionych problemów i nie będzie się zasłaniać, że pani ma takie informacje ze szkoły, tylko proszę o zweryfikowanie. Dziękuję panu radnemu Krzysztofowi. Proszę bardzo, prosił o głos pana Dyrektora. Ja najpierw chciałem skierować słowa do pani radnej Maliszewskiej. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Zachwyciłem się tymi słowami. Tylko nauczony jestem jednym. Nieważne, co mówi ktoś lepiej, gorzej, piękniej. Ważne, kto jak głosuje. I dlatego bardzo proszę panią radną, żeby zagłosowała za wnioskiem, żeby w pierwszym czytaniu odrzucić ten projekt uchwały. To jest koleżeńska prośba. Natomiast rozumiem, że taki, no tak, bo nieważne, mówimy pięknie, ale jak głosujemy bardzo prosto. Przepraszam, nie chcę tu nazwiska mówić, ale koleżanka wystąpiła w poprzednich głosowaniach, powiedziała bardzo pięknie, a wcisnęła nieobecny. No to albo mówimy uczciwie do siebie i nawet możemy przesadzać, prawda, w pewnych sprawach, ale mówimy nie. Tylko, że, ale po prostu bądźmy do siebie uczciwi.
I powiem na tyle, i powiem jeszcze na koniec, no... Ktoś nas denerwuje. Bardzo mi żal, panią prezydent, ponieważ jest... Dlaczego? Dlatego, że ona przygotowała projekty, ale powiedziała jedną rzecz za minutą. Ja bym chciał od niej to się dowiedzieć. Rozumiem, że dwoje radnych, czy dwóch radnych, ja nie wiem, współpracowało przy tej liście. Czyli powiedziało jej w jakiś sposób nieoficjalnie, niech pani uruchomi tę listę. Jestem ciekaw, co to byli za radni, bo pani powiedziała, że tylko dwie osoby po prostu współpracowały w temacie przygotowania tej listy. To jest jedna rzecz. I druga rzecz. I pani, przepraszam, że to powiem, ale pani prezydent jest w sytuacji niekomfortowej, ale pani powiedziała, że dzisiaj do TVN-u, nie że podsłuchiwałem, ale pani to powiedziała, gdy panią pytano o szkołę numer 3, to pani powiedziała bardzo rzecz, która no, była bardzo dobrze powiedziała z pani pozycji. Przecież pani złożyła tylko wniosek o zamiarze likwidacji, a radni podejmą decyzję. Czy ona zostanie zlikwidowana, więc uświadomimy sobie, że praktycznie pani ma rację. Pani stawia wniosek, a rozumiem, że mądrość radnych powinna spowodować i odrzucić takie projekty. Dziękuję panu radnemu, pozdrawiam pana radny stały. Dyskusja. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Proszę państwa, chciałem zwrócić uwagę na zapisy dotyczące możliwości likwidacji szkoły podstawowej nr 3 przy ulicy Topolowej. Podczas naszego spotkania pani prezydent bardzo mało mówiliśmy o klasach integracyjnych. Po bliższym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że według mnie i według wielu ludzi, którzy ze mną na ten temat rozmawiali, zamiar likwidacji tej szkoły jest niewykonalny z powodu wielu uczniów z klas integracyjnych, którzy chodzą do tej szkoły. Po prostu przeniesienie dzieci do szkoły numer 38 na Francesco Nolino jest niemożliwe. Z bardzo prostego względu. 406 dzieci na Francesco Nolino, 121 dzieci, w tym bardzo wielu z różnymi dysfunkcjami. To tworzy molo w liczbie 527 dzieci. No, nie możemy się godzić, żeby powstawały takie molochy i żeby można powiedzieć przyszłość takiej szkoły niepewna z powodu różnych konfliktów, które rodzi takie przeniesienie. Zwracam do swojego tematu zamiar likwidacji niewykonalny. W związku z tym zwracam się do pani prezydent, aby w swoim wystąpieniu po tej dyskusji zmieniła zamiar likwidacji i ogłosiła to publicznie. Dziękuję bardzo. Pan radny Kozłowski, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko króciutko, ponieważ moi przedmówcy mówili o całym szeregu różnych argumentów związanych z likwidacją, planowaną likwidacją tej szkoły. Powiem tylko tyle, że osób, którym ufam i z którymi współpracowałem, związanych ze środowiskami i stowarzyszeniami zajmującymi się ADHD, Romana Aspergera, wstałem szereg informacji, że ta szkoła jest polecana rodzicom dzieci, którzy mają taki problem, którzy mają dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki w szkole, która potrafi zapewnić im bardziej dostosowaną do indywidualnych potrzeb opiekę. Dostałem informację, że ta szkoła przyjmuje także dzieci, które z różnych względów nie potrafiły zaadaptować się w innych miejscach i czasami brutalnie, w różny sposób próbowano się z innych miejsc pozbyć. I pomijając wszystkie argumenty, o których mówili już moi przedmówcy, uważam, że jest to argument bardzo ważny za tym, że taka szkoła w Krakowie jest potrzebna. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu, proszę bardzo, pan radny Stanisław Ziemba, zapraszam. Dwie sprawy, panie przewodniczący, panie prezydencie. To jest ta inność, którą radny Pietrus był uprzejmy zauważyć. To nie jest tak, że nie, sześciolatka, tak to pewnie zapiszą się do szkoły. Można przez pół osiedla i jeszcze nie wiadomo przez jakie perypetie posyłać. Co jest coś innego. Inny wymiar
trudności. I to, co Jurek Wojciechowicz powiedział, się podpisuje pod tymi akurat argumentami, że tutaj jakkolwiek przy każdym temacie likwidacji, proszę Państwa, ja się powtórzę, bo Pani Prezydent nie było. I ja się zastanawiam, czy myśmy wszyscy dotąd, ja wiem, że niż, wyż, proszę Państwa, ale o dziecku się prawie nie mówi, o rodzicach prawie nie. Ważne są argumenty ekonomiczne, ale to nie jest tak. Jeżeli chodzi o to małżeństwo, Pani Prezydent, Pani nie było, no, mówiono o młodej dyrektorce, ale był tutaj człowiek, który budował tę szkołę w 1923 roku, a kobiet tam była skrytka i tak dalej. 92 lata on tutaj płakał. Kim my jesteśmy? I proszę Państwa, natomiast Stanisławie odnośnie, żeby poprzeć odrzucenie w pierwszym czytaniu. Nie jest Stanisławie. Ja nie mam nic przeciwko składaniu takich wniosków. My tutaj dyskutujemy. My składamy nawet propozycje. Mamy swoje argumenty. I niech Pani Prezydent ma czas do przemyślenia, to musi odpowiedzieć, ale czekają, jeżeli nas poważnie potraktuje, któryś wieczór czy popołudnie nad przemyśleniem tych spraw. A jeżeli nie przemyśli i powie, nie, ja mam tylko rację, no to powiemy nie. Pani Prezydent nie ma zawsze racji, bo czasem trzeba i tego, nie wiedzieliśmy, to trzeba każdego, nawet tego za przekroczeniem Werbecia, który ma 6-7 lat, on też coś mówi. Ja to trzeba go wysłuchać, a takie mam doświadczenie na przykład z Polonii. Pani Prezydent, niech się Pani nie obrazi, ale jeżeli Pani nas potraktuje za przekroczeniem Pernoga, to my zrobimy to samo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Dziękuję. Tu tutaj jeszcze Pan Radny Rachał. To nie ma Pani Radnej manifestacji. Nie, ja tylko po prostu chcę, że ona mi przemysłowała, ale ją przepraszam. Dlaczego? Bo ja powiedziałem tylko jedną rzecz, że gratuluję wystąpienia, ale w drugiej części powiedziałem, ponieważ mi powiedział właśnie ten 90-paroletni człowiek, jak jest to możliwe, że jedna osoba, nieosobowo, jedna osoba, która tutaj wystąpiła i powiedziała jest całym sercem za, że tak powiem, obroną tej szkoły, w głosowaniu na odrzucenie w pierwszym czytaniu wcisnęła nieobecna, mimo że on uważał, że była na sali. To nie dotyczyło Pani Maliszewskiej. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób wyczerpaliśmy część radnych. Nie ma... A, czekaj, tam jeszcze Pan Wojciech się zgłosił w ostatniej chwili. Zapraszam serdecznie Pana Radnego. Przewodniczący, sekretarz. Jasne jest to, że takie szkoły integracyjne, jak i szkoły specjalne powinny być pod specjalną troską miasta, specjalną troską rzędu miasta Krakowa, na Pani Wyspie, ponieważ dzieci do takich szkół są posyłane z tego Krakowa i rodzice dokładnie analizują swoje możliwości i zawodowe, i rodzinne, aby takie dzieci znalazły się w takich szkołach. Ale to jest jakby rzecz, która jest jasna i to Państwo też dokładnie ma wejście. Natomiast ja mam pytanie do przedstawicieli działu edukacji. W większości tych analiz, uzasadnienia, podawali się Państwo informacje, jaki jest stawek dzieci w poszczególnych szkołach, procentowo i liczbowo. A tutaj w tym uzasadnieniu tej szkoły nie ma takiej informacji. Czy mam rozumieć, że tam jest wzrost, czy tym jest na tym samym poziomie, w związku z tym prosił Pan o odpowiedź, czy ta szkoła, jak wygląda szkoła, czy chodzi o ilość uczniów, które w tej szkole uczestniczyłem w tym roku i od tych poprzednich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Potem, a jeszcze mamy Pana tego Smoka, to proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Państwo Radni,
Jestem się gotów założyć z panią prezydent o pomodlitwę dobrej czekolady, że koszty utrzymania na ucznia zostały źle wyliczone, a to przynajmniej metodologia tych wyliczeń, dlatego że wiadomo jest, iż dzieci specjalne troski, dzieci nie mają prawne, kosztują gorzej, jest inaczej wyliczany koszt edukacji takich uczniów i jaka była metoda porównywania, bo inne koszty wyjdą w małej szkole, gdzie wszystkie klasy są integracyjne i dużo tych dzieci niepełnosprawnych, a inne koszty wyjdą, myślę, że porównanie w szkole, w której jest, nie wiem, 15-20 oddziałów, a to 2-3 oddziały to klasy integracyjne. Więc porównanie, że w tego typu szkołach koszt jest 8519, a te szkole 13188 jest nie do przyjęcia. Powiem, że dla niewidomych współczynnik przeliczenia kosztu jest bodajże mnożony przez 10, tak? Czyli na jednego 3000, a na niewidomego 10 tysięcy. No tak na porównania pokazuje. Więc myślę, że metodologia wyliczenia tych kosztów i porównania ich do uczniów tego typu szkołach jest dla mnie wyliczone. Dziękuję panu radnemu. Zatem bardzo proszę panią prezydent o ustosunkowanie się do danych pytań i w imieniu wnioskodawcy wyjaśnienie. Szanowni Państwo, jak Państwo sobie przypominają, wczorajszą komisję edukacji, powiedziałam, że zwrócę do pana prezydenta o autopoprawkę, ponieważ po wizycie w tej szkole dla mnie i dla obecnych pracowników Wydziału Edukacji stało się jasnym, że ta szkoła wymaga szczególnego potraktowania. Może to wydawać się dziwne, że dopiero wtedy stało się to jasne, ale to nic dziwnego, dlatego, bo tak jak wspominałam dzisiaj, to szkoła z klasami integracyjnymi to nie jest szkoła, bo w Krakowie takich szkół, proszę Państwa, mamy 6. W szkoły integracyjnej mamy 5. Czyli mamy 11 podmiotów, które wszystkie osiągają zdecydowanie wyższe wyniki. Dlatego bardzo mi jest smutno, że Państwo wyszedzają fakt wykazywania wyników nauczania, podczas gdy wszystkie inne szkoły integracyjne i szkoły z klasami integracyjnymi osiągają wysokie wyniki z dwóch powodów. Raz dlatego, że uczniowie z integracji, raz dlatego, że uczniowie z integracji pracują na innych nauczaniach, mają dłuższy czas wykonywania zadań. Dwa dlatego, że wszystkie te pozostałe szkoły z klasami integracyjnymi i integracyjne są bardzo atrakcyjne dla swoich uczniów. I przed chwilą Państwo słyszeli o szkole integracyjnej numer 5, która jest właśnie przedawniona, pewna przykład, której przyjmuje tylko dzieci Eli. Przecież słyszeli Państwo tutaj te zarzuty. Zatem nie jest rzeczą skandaliczną, niemoralną, nieetyczną, niewłaściwą porównywanie wyników nauczania, bo jest to normalną praktyką, dzieci te piszą egzaminy. I tak jak powiedziałam, wszystkie inne szkoły mają te wyniki zdecydowanie wyższe niż średnie, znajdują się w czołówce tych szkół. Dlatego wspominam, że to brzmiało zupełnie tak, jakby bezduszni urzędnicy popełnili błąd i ośmielili się mówić o wynikach nauczania. Pan radny Rafał mówił, że zaproponuję pan, że określiłam dzisiaj, że zaproponuję przez wydarzenie. Nie. Pan prezydent powiedział, że będzie w związku z moją uwagą, że dobrze byłoby, którą naszą konsultację wczoraj przekazałam, że przekażę tę informację dotyczącą wydarzenia, powiedział, że będzie się nad tym projektem, nad tym poważnie zastanawiał, jaką będą poprawkę i jak osobnić wobec tej szkoły. Ponieważ rzeczywiście uczniowie tej szkoły znaleźli wspaniałe miejsce edukacji. Tego świadectwo dawali rodzice i władze miasta nie mogą mieć głowy na tego typu stwierdzenie. To jeżeli dla rodziców tych dzieci byłoby rzeczą bardzo taką stresującą przez zmianę szkoły, takie dzieci utrudnienie, byłoby to rzeczywiście rzeczą miłością. Stąd
wydarzenia. Odniosę się jeszcze do radnego Pietrusa. Pyta pan, czy radny, czy były brane pod uwagę powstające osiedla? Tak, panie radny, staramy się to analizować. Oczywiście nikt nie wiadomo, ile tych dzieci z tego osiedla wyjdzie, ale to zawsze jest brane pod uwagę. I mimo to ta szkoła, na przykład rozliczyłam, ta szkoła straciła już swoją funkcję, straciła swoją funkcję szkoły rejonowej, bo stała się w rzeczywistości nie szkołą z klasami integracyjnymi, ale jak wcześniej powiedziałam, szkołą integracyjną. I wobec tego tej funkcji, która by wymagała uwzględnienia tego ewentualnego rozwoju, w zasadzie ona ją miała być. Pan radny Smok pyta, czy dobrze były naliczone koszty. Tak, dobrze, dlatego, bo w tego samego typu szkole, czyli w szkole z klasami integracyjnymi. Ten koszt 8 tysięcy to jest koszt dziecka w klasie z tej szkole z klasami integracyjnymi. Zatem mamy prawo podnosić te dane. Ja dlatego podnoszę, nie dlatego, żeby dotknąć nauczycieli, którzy z ogromnym oddaniem pracują w tej szkole, ale chcę dać się najwyższej jakości tej pracy. Nie dlatego, żeby dotknąć panią dyrektor, że jakby nie umiała przekazać wcześniej faktu, że ta szkoła jest szkołą de facto integracyjną. Wręcz przeciwnie, z ogromnym szacunkiem do tego dzieła się także. Tylko chciałam Państwu zwrócić uwagę, że to nie są tyle tamskie materiały, które mi się przygotowały, tylko naprawdę materiały, które pełno prawne. No, przepraszam, natomiast za błąd jaki się wydarzy i proszę wierzyć przynajmniej Dani, a nawet przez moment chęci wprowadzenia Państwa błąd, dlatego przekonany sobie z mokuszyta tutaj, że jest to pewien chwyt, żeby zakręcić przed Państwem nazwę klasy. Nie zmieniamy się, zamieniamy się. Natomiast, żeby już Państwa dłużej nie lękać tym trudnym problemem, chcę przekazać, że Pan Prezydent, który pewnie ma już słuchał tutaj się wypowiedzi, zwrócił się do mnie z pewną, żeby po prostu, że wycofuje ten lud. Także... Właściwie, że wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu jest niewłaściwy. Szanowni Państwo, przechodzimy do pytania w kwestii dziewczyn. Ale bardzo proszę, jeżeli chodzi o... Bardzo proszę. Wystąpienia Pana Radnego, który chciałbym wziąć. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Goście, Panie Panowie Radni. Pierwsze bardzo dziękuję. Mamy tutaj pewien poziom przygotowania w odpowiednim klubie wcześniej. Natomiast chciałbym poinformować Państwa z mojej strony, że nie jestem zwolennikiem wrzucenia wszystkiego do jednego worka, tak jak tutaj proponujemy. Pan Przewodniczący zresztą zaproponował, żeby głosować wszystko razem, jeżeli chodzi o wrzucenie. Uważam, że każda szkoła to jest indywidualny przypadek i powinniśmy do tego podchodzić indywidualnie. Dziękuję tutaj za wycofanie. Nie wiem, jaki wpływ na to miał ten wniosek, który złożyłem, który mówi o głosowaniu imiennym. Proszę Państwa, i za każdym razem teraz będę składać wnioski w imieniu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę. Panie Stanowicz, pan Stanowicz, może Pani Marczewska najpierw, a potem Pan Stanowicz. Panie Przewodniczący Klubu PiS, głosowanie imienne to radni, a dróg wycofuje Pan Prezydent. Z tego nie jest samo zadośćuczynienie, ale dlatego znaczenia, jakie radni głosowali, bo Pan Prezydent się wycofał. Dziękuję Panu Radnym za sprawę. Przypomnę Państwu, że mamy jeszcze na szczytu kulę z półdośnika. Panie Przewodniczący, Radny Koszyderek, bo na to zaraz z informacją też skonsultowanie wcześniejsze roku, które się urano odbyły po bodajże wczorajszej wizycie prezydenta tej szkoły. Potwierdził informację, że prezydenci się nie cofną, dlatego to nie jest tak, że pan składa wniosek o jedyne głosowanie i to wszyscy nagle dają na baczność. Sytuacja ta rozmawiamy sobie odbywała się od rana. I jakby pan się wstępował to, co mówiła pana, ale nie słyszał, że wystąpienia klubowego, bo inne było związane, niż to było powiedzieć uchwały. Także proszę słuchać inne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo,
Czy ktoś jeszcze w sprawie punktu numer 1100 chce zabrać głos? Nie, nie, pan nie był wpisany, była wpisana tylko pani Einstein, jeżeli ktoś to ją dopuszczę do głosu. Nie ma. W tym razie... Jest pani, bardzo proszę. No, pani była wpisana, pani się zgłosiła, bardzo proszę. Dzień dobry, zadowuję tu. Moje nazwisko jest Radny, jestem dyrektorem szkoły podstawowej Zadziałami Integracyjnymi. Ja tylko chciałam jedno krótkie sprostowanie. Tak, nie jesteśmy szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi. Natomiast to, że wynik jest 25-1 dla mnie prezydent, to akurat tak się składa, że nie wszystkie dzieci piszą arkusze dostosowane. I w tym momencie także tylko tyle chciałam powiedzieć. Bo nie wiedziałam, że co tutaj się zgłosiłam do odpowiedzi. Tyle do odpowiedzi, przepraszam. Dziękuję. W związku z wycofaniem tego druku sprawa jest, to już nie miała wkładu.